cały czas jesteśmy w pandemii, to jest czas zamknięcia, ale to jest też czas, kiedy możemy z większą intensywnością poświęcić się lekturom. Pamiętam rok temu, jak pojawiła się pandemia, sporo bardzo czytałem, teraz również. I chcę dzisiaj kilka słów powiedzieć o bardzo grubej i bardzo tłustej książce, i nawet ciężkiej. To jest Artura Domosławskiego, Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Zygmunt Bauman to wielki światowy socjolog, myśliciel, intelektualista, który pochodził z Polski, w 1968 roku opuścił Polskę w wyniku bardzo ostrej nagonki antysemickiej. Zmarł, mieszkał potem przez 40 lat w Anglii. Przyjeżdżał do Polski. Dzisiaj Artur Domosławski, reporter, pisze jego biografię, która, nie boję się powiedzieć, jest fascynującą książką, bo to jest historia Polski, historia PRL-u oczyma nie antykomunistycznymi, pokazująca byłego działacza komunistycznego, byłego żołnierza Armii Berlinga, potem profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który do końca życia był socjalistą, był marksistą, był człowiekiem lewicy, ale który poświęcił się przyglądaniu się świata, a szczególnie procesom występującym w świecie z perspektywy badań socjologicznych, i zarazem Artur Domosławski osadza go w całej powojennej historii Polski, a potem w historii świata, dlatego że Bauman jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich profesorów, intelektualistów, człowiekiem, który prowadził refleksje na temat nowoczesności, ponowoczesności, na temat płynnej rzeczywistości. A zarazem jest to książka bardzo polska, bo mówi o nas, mówi o czasach, które były po II wojnie światowej, a potem mówi o bardzo wstydliwej karcie polskiej historii, czyli o czynnym antysemityzmie, który wyrzucił z Polski kilkanaście tysięcy ludzi w 1968 roku, ale i po wojnie. Ale jest to książka, w której odnajdywać możemy również refleksję, która bardzo przybliża refleksję nad dzisiejszym światem, nad globalizacją. Książka, czy autor Zygmunt Bauman, on był poznaniakiem. Tak się składa, że wychowywał się, chodził do tej samej szkoły podstawowej, do której chodził mój o kilka lat młodszy od niego ojciec. Także również takie wątki z poznańskich Jeżyc. Akurat dla Baumana dramatyczne, bo to była jedyna żydowska rodzina mieszkająca w tej dzielnicy, jedyny chłopiec chodzący do tej szkoły, w której już wtedy doświadczał antysemityzmu. Ale to jest książka, którą warto przeczytać, chociaż, jak mówiłem, jest gruba, tłusta, ciężka, ma prawie 1000 stron, dlatego że ona jest przez Artura Domosławskiego świetnie napisana. Jest to odpracowana lekcja prawdziwej biografii, pełnej biografii drugiego człowieka.